Hejka wszystkim. Czekamy, aż wszyscy tutaj dołączą. Już są pierwsze osoby, także siemanko. Hejo, hejka. Czekam tylko, aż Maja wyśle mi prośbę i już zaczynamy. Hejka, Laura, hejka. Dobra, czekam na Julkę. Boże, na, przepraszam, na Maję. Przeczytałam w prośbach, kto wysłał i... Tak. Wow. Czekamy na Maję. Sorka. Siema. Siemano. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Dobra. Czekamy na Maję i możemy zaczynać. Też kilka osób wysłało mi pytanka, także również wam. Tak kojarzycie? Pokaż paznokcie. Ile masz lat? 13. O, dobra, Maja dołączyła, nie mogłam się doczekać. O, to super. Dobra, uwaga, żebym teraz nikogo innego... Piękna jesteś, dziękuję. Dobra, dodałam Maję. Zobaczymy, jak to tutaj dołączy. O! Hejka! Dobra, udało się. Już bałam się, że mnie nie dołączy, nie? Do tego. Ale właśnie mi się nie wyświetlał twój live przez jakiś czas i... Serio? No. A to nie wiem. Nie wiem. Ale zdaliśmy. Jezu, ja w ogóle strasznie źle czuję się, jak nie mam sobie maskary i prowadzę live'a. Więc... No, wychodzę z takiej swojej, powiedzmy, strefy komfortu, bo naprawdę ja chyba nigdy nie prowadziłam live'a, jak nie miałam na siebie nic po prostu na twarzy. Serio? Ale może wam, no naprawdę, ale może wam powiem, czemu też się tak stało i czemu przełożyliśmy tego live'a. Mm-hmm. No, ale najpierw pogadajmy o samych pozytywnych, dobrych rzeczach. TV! Stop! Więc no, tak. Dobra, ja mam kilka właśnie tych... pytań, co ci mówiłam, co mi właśnie różne osoby dały, więc mogę ci kilka przeczytać, bo w sumie możemy poodpowiadać. Więc tak, jesteś gotowa? Dobra. Jakie było wasze najwspanialsze wspomnienie z Eurowizji? Możesz zacząć w sumie, jeśli chcesz, jeśli masz. Dobra, to jest w ogóle pytanie od Martyny, od fanpage'u mojego. Dziękujemy za pytanka. Więc tak, moje... W sensie bardzo ciężko jest to określić, bo w sensie tam jakby za dużo się dzieje, żeby wybrać jedną rzecz, bo w sensie jedno takie wspomnienie, bo w sumie miałam takich bardzo dużo, bardzo mi się podobało, jak my mieliśmy taką wycieczkę jakby, że jakby jechaliśmy metrem i tam mieliśmy chyba tam 3 stacje. Albo 4 i nam się zatrzymywało to metro i tam właśnie były jakieś różne tam imprezy, na przykład na jednej, na drugiej, o Jezu, jakie słodki! Na drugiej na przykład było jedzenie, na trzeciej było jakieś takie, wiesz, poznawanie się ze sobą. Tak. Także myślę, że to było jedno z moich ulubionych, no i wiadomo, sam występ i tak dalej było. A Kamil mi pokazywał to metro, tam byli jacyś tacy ludzie w czarnym ubraniu. Tak, zapisane. No, super, naprawdę było naprawdę fajne. Mega. Tego ci zazdroszczę, bo my nie mieliśmy takich rzeczy. My mieliśmy chyba organizowaną, nie, żeby to nie jakoś tak ten... Ale ja pamiętam na ten moment, że była jedna wycieczka. Było okej, ale najgorsze było to, że my tam jechaliśmy, że w ten dzień jakby o tej godzinie... Nie, w ten dzień były próby na scenie. Więc jechaliśmy tak, że tutaj pojadą 2 kraje, tam pojadą 3 i tak dalej, więc w ogóle nie było tej integracji. Ja pojechałam wtedy z Irlandią i Hiszpanią, właśnie z Sandrą i Jessiką i no to też było takie, w ogóle to były takie pierwsze dni, więc wiesz, to było też takie ciężkie. Te delegacje były w moim roku takie bardzo zamknięte, niektóre. Też, no nie wiem, to powiesz, takie byli w grupach bardzo dużo. Nie wiem, czy u ciebie było też tak, że nie wiem, czy u ciebie nie było więcej występów, na przykład solo. Nie, poczekaj. Solo. Dobra, nie wiem, może nie, może. Solowych miałam dużo. Miałam sporo. U nas było w tym roku było dość dużo tych duetów. Nie, ale może nie było więcej, dobra, nieważne. Ale jakoś odczułam to, że te grupy były takie dość zamknięte. Delegacje były tak dosyć zamknięte. Więc wiesz, no pojechaliśmy tam i w sumie spędzaliśmy czas tylko z polską delegacją.
No, ale nie, ogólnie było naprawdę bardzo fajnie, ale moim najlepszym wspomnieniem chyba z Eurowizji było jedno, cały wyjazd, ale może nie będę teraz opowiadać o sytuacjach, które się przydarzyły, które były naprawdę śmieszne, bo musiałabym to najpierw skonsultować z Misią i Nadią i Anielą, no. Ale na pewno sam ten występ był, wiesz, taki naprawdę emocjonalny, chociaż ja nic z niego nie pamiętam. Nic z niego nie pamiętam. Też, ja pierwsze co pamiętam to, że jak zeszłam ze sceny, to się popłakałam ze szczęścia. Jezu! Ale, tak, ale to tak to z samego występu w sumie bardzo dużo pamiętam z prób, bo ja się zawsze śmiałam, bo tak już czekałam na tej scenie, już jakby mnie tam postawili, gdzie miałam być i już wszyscy czekamy w tej takiej pozycji startowej, takiej oni tam, jakby ja stałam, a tam moi tancerze właśnie tak kucali, jakby tak, i jak, tak czekali z tymi kulami, tak, tak, i to było, tak, i to było takie stresujące trochę, ale to było śmieszne, bo właśnie ja tam wszystko słyszałam w słuchawce, kiedy się zaczyna muzyka, a ja słyszę, ci do mnie coś gadają, mówię, Jezus Maria, się nie, jakby bałam się, że nie będę mogła się skupić, ale no te próby były bardzo śmieszne, bardzo no, fajne. No, próby były fajne. U mnie na szczęście było o tyle, że ja zaczynałam sama na tej scenie, a dziewczyny po prostu zbiegały w pewnym momencie, więc jakbym ja miała wbiegać na scenę. Cieka, tak w trakcie. Tak. Ale fajnie, kurde. Ale z tym najlepszym wspomnieniem jakoś tak nie mogę wybrać, nie wiem, no. Wszystko było super. Dla mnie nawet chyba lepsze niż sam... Nie, może nie. Ale nawet fajne były te przygotowania do Euro. No, to what? No. To właśnie te przygotowania są... wszystko było super. No, ale no... Tak są, dobra. Mam kolejne. W ogóle ja tu mam 10 pytań, więc nie wiem, czy wszystkie. O, to super. Tak, ja tu mam moje zdjęcie telefonu, bo musiałam jakoś sobie to na iPada dać. Poczekaj, coś wybierzemy. Poczekaj. Poczekaj. Chodź tu. Dobra. Poczekaj, coś tutaj znajdę. Czekaj. Poczekaj. Czy nawiązałeś jakieś przyjaźnie z innymi uczestnikami z Eurowizji tej zaszkoły? Ja to mogę zacząć teraz, bo generalnie to tam na samej Eurowizji mega, no nie? Wszyscy fajnie się dogadywali, tylko jakby te więzi nie były aż tak mocne, żeby one po tej Eurowizji się jakoś zachowały, więc serio, po jakimś miesiącu totalnie jakby było tak, ten kontakt był na tyle ograniczony, że to dosłownie było tylko takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, ktoś odpowiedział ci na jakąś storkę albo polubił ci posta, no nie? I totalnie z nikim, nikt już z nikim nie pisał, ale ostatnio odnowił mi się kontakt z Zoe, bo właśnie dodałyśmy się na Birillu i na Snapie i robimy dni. Oh. Tak więc, tak, już raz musieliśmy te dni jakby... przywracać. Tak. No, tak. Wiem, jak to jest. No, w sensie... Ale nie, ogólnie na samej Eurowizji naprawdę się spokojnie integrowaliśmy. No to u mnie na przykład było tak, że właśnie my mieliśmy bardzo dużo tych spotkań, gdzie mogliśmy się bardziej jakby poznawać, bo tam chyba 3 razy, oprócz tych wszystkich takich wypadów i tak dalej, to w hotelu, w którym chyba było mniej delegacji, tam był jakby taki fajny pokój, taki duży i tam mogliśmy sobie razem śpiewać swoje piosenki, tam były takie, jest bardzo dużo nagrań, tam bardzo często te delegacje sobie tam tańczyły na scenie i mogliśmy puszczać, u nas było bardzo wtedy popularne, jakby jak ja myślę o Eurowizji, to myślę jakby tylko o tym tańcu, kiedyś on był, to wtedy chyba był mundial, czy któryś z tych z piłki nożnej w 2022 i było to i my to tańczyliśmy co chwilę, na każdej tej i jakby mam nawet nagrania z tego i właśnie tam wszyscy się spotykali, wszystkie delegacje i tak dalej, oczywiście ci co chcieli, ale bardzo dużo ich tam było. I tam naprawdę umieliśmy sporo czasu spędzać tam właśnie razem, to 3 razy było. No i mieliśmy właśnie dużo takich spotkań, więc u nas to te kontakty jakby były i cały czas są. Myślę, że wiadomo, nie z wszystkimi, no bo jakby
to jest takie ciężkie, żeby z wszystkimi mieć kontakt, ale mamy cały czas grupę i na WhatsAppie, na Instagramie i tak dalej, więc tam co jakiś czas właśnie piszemy. Najlepsze jest, jak jest Eurowizja Junior co roku, albo dorosła, to właśnie plotkujemy tam sobie, nie? Tak w dobrym sensie, no nie? To zawsze sobie tam piszemy. Podczas tego? To nie, to u nas tak nie było. No to... Niestety. U nas ta grupa w ogóle umarła totalnie, tam w ogóle nigdy ona nie była aktywna. My tam teraz piszemy tylko jak składamy komuś życzenia. Albo piszą te fanpage eurowizyjne, tam bardziej uczestniczą. Mieliśmy też chyba grupę na WhatsAppie, ale tam dużo osób pochodziło z tej grupy i w ogóle, więc... No, te kontakty to było ciężkie. Ja myślałam, że te kontakty zachowają się nam trochę dłużej, ale i tak było super. No to właśnie u nas z tym kontaktem było też tak, że my przed Eurowizją samą już zaczęliśmy robić te grupy i my zaczęliśmy już ze sobą rozmawiać przed całym wyjazdem, no nie? Więc... U nas tak było, ale u nas te grupy w ogóle nie działały. Tak? No to nie, to właśnie u nas też to było potem fajne, bo jakby jak przyjechałam tam na miejsce, to już nie było takiego, wiesz, szoku, że nikogo nie znasz, nikt siebie nie zna i tak dalej. Ja cały czas mam tam te takie pojedyncze kontakty, wiadomo, nie są jakieś takie, wiesz, że codziennie, dzień w dzień, godzina w godzinę, tylko jakby mamy ten kontakt i cały czas on tam gdzieś jest. Często jak ktoś na przykład przyjeżdża na przykład do innego kraju, no to się właśnie spotykają te osoby, więc u nas właśnie to wygląda... Tak bardzo fajnie. To super. Ja właśnie przed Eurowizją bardziej miałam tak kontakt, że na przykład prywatnie z kimś, bo serio, ta grupa totalnie nie działała, nikt tam nie pisał. Bardziej pisały te takie fanpage'e, więc ja tak jakby prywatnie z jakimiś uczestnikami miałam kontakt. Też miałam powiedzieć, ale zapomniałam. Ej, w ogóle wiecie co? Boże, zapomniałam, teraz się spojrzałam. Właśnie wróciłam do domu przed dosłownie sekundą i przyszedł taki list do mnie. Tylko problem jest w tym, że mój ojczym już otworzył to wcześniej, więc ja nie mam żadnych danych, kto to wysłał, ale patrzcie, co dostałam. Dostałam taką kartkę, w ogóle moje zdjęcie, taką ale kartkę. Słodkie. Taką bransoletkę. Tylko ja właśnie nie wiem, od kogo to jest. Może... I chcę ktoś się zgłosi tutaj. Właśnie, jeśli ktoś ogląda, to ten, kto mi wysłał, to zgłoście się. Serduszko? Dobra. Dobra. Więc tak, bardzo miło. Ej, zakładam tą bransoletkę, bo jest mi miło. Teraz mam pytanka od Darii, potem może jeszcze wrócimy do tych, żeby nie były same te. Poczekaj. Ulubiony artysta lub artystka muzyczna? To u mnie teraz, choć nie, teraz ty możesz zacząć, bo wcześniej ja zaczynałam, a ja muszę, dobra, sobie, muszę się sobie zastanowić. Mi obojętnie. No to ja teraz najczęściej mam dwie, no to Ariana Grande i Olivia Rodrigo. To. Tak. Tak, ale Olivia Rodrigo u mnie zawsze będzie i Ariana. Ja w ogóle kiedyś byłam taką Arianador. Ja mam nawet perfumę Ariany. Ja dana. Też! Więc które chyba mam... mogę uważać się zaraz sobą Arianadors. Ale teraz... Okay. Pytanie ważne. Które najlepsze perfumy? Ja wzięłam wtedy perfumy, które mi się najbardziej podobały. I ja mam ten Moonlight, ale teraz szczerze... Bardziej wzięłabym... Może The Dangerous Woman? So ja mam... Ja całą wykończyłam taką dużą... Cloud chyba? To były takie... Jezu, mi się to Cloud tak nie podobało! Naprawdę? One są tak pięknie pachnące. Weź, ale ja je uwielbiam. Któreś pachną strasznie kopertiem. I to na pewno nie są te, ale któreś naprawdę są pachną kopertiem. A ja nienawidzę i mam schizę. I ludzie na TikToku wtedy pisali, że to właśnie ten Cloud, ale potem ja w Douglasie chyba, tak, włochałam te perfumy i miałam takie, ej nie, te w sumie nie pachnie koperkiem, ale ma jakiś taki, nie wiem co za zapach, ale teraz wzięłabym może, kurde, ja strasznie chciałam Rem też mieć. O, no one też są. No. I tak, ale właśnie z tymi artystami, to ja mam teraz, przysięgam, że najczęściej słucham Darii Zawiałów. A, widziałam. Dzięki.
Tak, ja jestem mega fanką. Jestem mega fanką. No nie, no po prostu Dara jest tak cudowna. Jezu, ja muszę, wiecie co, ja tak się schylam co jakiś czas, dlatego że ja mam lampę podłączoną do telewizora, bo zepsuła mi się wtyczka i muszę co jakiś czas klikać, żeby mi się telewizor nie włączał. Ale jeszcze drugim artystą, no nie, Olivia Rodrigo będzie zawsze, totalnie zawsze. Ale teraz Daria, no. Okej, okay, dobra. Teraz pytanie ode mnie takie. Czy masz jakieś pamiątki z Eurowizji? Takie, że wiesz, takie, nie wiem jak się to powiedzieć, takie na przykład od innych krajów? Od innych krajów? Jezu, ja mam tylko, kurde, teraz bym nie wzięła, ej. Od każdej delegacji jesteśmy, w ogóle każdy prezent był naprawdę super, ale najbardziej teraz, który przychodzi mi do głowy, to ten od Zoe, taki wisiorek. Mm-hmm. I poczekajcie, ej, dajcie mi sekundę, bo ja go powinnam mieć tutaj. Dobra, ja pokażę też takie coś moje jedno, to też czekajcie. Dobra, ej nie, bo my to poszłyśmy, ale kurde, nie mogę go teraz tutaj znaleźć, bo na pewno go mam i mam wszystkie prezenty i ja je mam w takim pudełku. Timmy! Ale musiałabym iść na dół, no nie okay. Zostawiać, bo tak. Ja to znajdę, to... Ja mam bardzo dużo, bo dostawaliśmy właśnie od tych delegacji, ale tak, takie, mam oczywiście te... kurde, jak to się nazywało? To u mnie było Spin the Magic, no nie? I mieliśmy te takie... Jak to się nazywa? Takie te kręciołki. Aha, no, ja nie wiem. Nazwijmy to spiny. A nie, no spiny to w sumie brzmi jak spina. Takie, wiecie o co chodzi, takie fajne, takie te. Okay. I takie kręciołki. To tak, mam właśnie to, mam flagę z tą, którą mieliśmy tam w tych green roomach, no to mam... Proszę bardzo, to jest ta sama. Mam, to dostałam od moich tych dwóch tancerek, które tańczyły. Bo tańczyły mi trzy i właśnie dwie mi zrobiły Ola i Tosia. Taki obraz. Ojej! Ja go cały czas mam. To dostaliśmy od Eurowizji i ja to po prostu mam do teraz, nie? To jestem ja! Ej, mi się... I odwzorowali mi nawet te warkocze, które ja miałam i to jest tak cudowne i ja tego w ogóle nie zapomnę. Dostałam też mikrofon od hiszpańskiej delegacji, od Carlosa i mam kilka, bo to nie są wszystkie chyba. My dostaliśmy właśnie od nie francuskiej delegacji, tylko ogólnie od tych organizatorów. No. Dostaliśmy głośnik karaoke z takimi dwoma mikrofonami, taki ręcznik Timmy, ręcznik taki mega gigantyczny i on jest super. I jakieś tam inne gifty, ale tak no oczywiście dostaliśmy merch eurowizyjny. No, to jest z telefonu takie fajne. Ale, co jest? No ale mi było szkoda tego przyczepić, bo to jest tak cudowne. Ja mam bardzo dużo w ogóle, dawali takich przypinek, czekaj. Tu mam na przykład z Irlandii takie do kluczy jakby. I chcę sobie to zaczepić, bo zawsze bałam się, że to zgubię. Dostaliśmy takie z tych różnych, tych to było od chyba Serbii, to jest od Gruzji, właśnie Serbia i tutaj mieliśmy. To miałam w ogóle z wywiadów z tego Eurofans, takie on bardzo często robił te wywiady z nami. Mam też takie, jakbym mogła pełno, z Ukrainy, od tej. I od reprezentantki i jakby ja mam tego tutaj pełno, no nie bym wisiała. Mam normalnie takie, czekaj, teraz pokażę. Mam takie pudełko i to nie jest jeszcze wszystko, bo mam całą szafkę z tym, nie? To mam takie te przypinki i mam cały czas to wszystko. Ale mam jeszcze pełno rzeczy. Ja mam wszystko i nawet byłabym w stanie wymienić, co dostaliśmy od każdej delegacji. Ja też. Ale... To kiedyś dostałam chyba na koncert. Ojej, jakie super! No, to jest cudowne. Jak ktoś się spytał, jak się czułaś z tym, że występowałaś jako pierwsza na Eurowizji, ale... Ty byłam jako druga. Byłaś druga? No, u nas pierwsza była Holandia. Okej, u nas pierwsza była
was właśnie Hiszpania, ale oni mieli tak strasznie, że Boże, to było tak szybko, tak, że dosłownie wyszliśmy z tego. Co to było, jak to było? Open Green Room? No, nie, no, to była ta ceremonia otwarta. Nie, co to było? Nie, to było to przed całymi występami. To jest po prostu. Tak, wychodzi tak ładnie. Z tymi flagami i Polar! Tak. I tak, i oni wyszli i wiesz, tak szybko w takim stresie skoczyli. Ja mam live'a. Skoczyli. I no Jezu, mi tak było szkoda, bo tam strasznie się stresowali ci tancerze, bardziej niż właśnie sama. Właśnie która? Ja byłam 9. A, to co miałaś fajnie. W środku fajnie. No to ja miałam też w sumie stresujące, bo niby pierwszy, no właśnie Luna miała, ta z Holandii miała najciężej, no bo była pierwsza. I ja się jedyne co stresowałam, to tego, że ja nie trafię, bo my mieliśmy jakby takie cztery chyba wejścia. Dwa były, jak już szliśmy z tymi, że Poland i tak dalej. Tylko, że my mieliśmy jeszcze coś takiego, że my po tym wszystkim mieliśmy zaśpiewanie wspólnej piosenki. Jeszcze nie, bo na początku była piosenka, potem szliśmy z tymi. W sensie, tak, to było u nas tak ciekawie, fajnie zrobione, bo najpierw były tam chyba połowa kraj i oni śpiewali i potem szli z tymi flagami. I potem była druga jakby tura, to ja śpiewałam w tej grupie, chyba, jeśli się nie mylę. I potem my szliśmy i oni się ustawiali do takiego już wejścia, gdzie tam była już Malena chyba? Malena? Mhm. Malena, to ona tam właśnie była. I właśnie ona wygrała Eurowizję Junior chyba przede mną w 2020. No tak, w pierwszym. No, była. To właśnie wtedy i my śpiewaliśmy jeszcze jedną piosenkę i wtedy dopiero musieliśmy jakby było stop i dopiero trzeba było biec i ja byłam druga i ja się bałam, bo tam były dwa zejścia z tych stron i potem były jeszcze dwa z tyłu i ja mówię nie trafię, bo raz prawie trafiłam właśnie w tą złą i ja mówię no nie, no i jeszcze trzeba było podpiąć wszystko i tak dalej, więc to było stresujące, ale ogólnie było super. Ktoś chce, żebyśmy przyłożyły serce? Serduszko moje krzyżyne. No to nie, to u nas tego problemu nie było. Ja pamiętam, że to było takie straszne na próbie. Jezu, ty! Mój pies ogólnie ma tak, że ja już tłumaczę, moja mama wyszła na podwórko, a on jest najbardziej zakochany w mojej mamie i ona go nie wzięła ze sobą, więc on nie. Mój też, mojej mamie. Masakra. No, ale właśnie u nas było coś takiego, że jakby jak śpiewaliśmy tą piosenkę, ten Common Song, to musieliśmy w jakimś tam momencie wyjść i to było tak bardzo jakby w takim niefajnym momencie musieliśmy wyjść, jak ktoś kończy śpiewać i jakby trzeba odczekać kilka sekund i wtedy wychodzimy i zaczyna śpiewać inna osoba, że włączy telewizor. No i to było takie dość stresujące, ale ja patrzyłam sobie na Sandra, ona wiecie, takim pewnym krokiem, tak idzie. No, więc tak. No, dobra, czekaj, czy mam jakieś pytanka, bo w sumie tutaj jest ich sporo ogólnie, ale no wiadomo, wszystkich nie będziemy. O, to jest super, ja bym bardzo chciała, o, już odpowiedziałam. Czy chciałybyście kiedyś zorganizować swój obóz? Ja oczywiście, tak, że tak. Ja bym mega chciała. To jest super, no. Ja bardzo bym chciała, ale myślę, że wolę być już starsza co do tego, no nie? Bo myślę, że jeszcze w tym wieku, co ja właśnie teraz jestem, czyli 13 lat, to jakby jest jeszcze coś takiego, że myślę, że ten obóz jeszcze jakby nie byłby takim idealnym pomysłem. Wolę poczekać i wtedy zobaczymy. Ale fajnie by było, mega bym chciała. Ja w ogóle nie myślę, w jaki sposób bym go robiła. Czekajcie. Ja też. Czekajcie. Aha, okej. Ale na pewno bardzo bym chciała, więc wiecie, może wyczekujcie, może kiedyś. Ale nie, naprawdę, bardzo fajna jest taka sprawa, taki obóz, bo wtedy integrujesz się tak ze swoimi właśnie... Ja lubię strasznie słowa fani, bo ja nie wiem, znaczy to jest, wiesz, że to jest słodkie, że ktoś jest twoim fanem, ale ja nie lubię mówić, nie lubię też mówić widzowie, ja nie wiem jak to określić, bo fani niby jest okej, okay, to jest głupie, że ja tak myślę, twoja że to jest takie. Może tak.
Może, nie wiem, znaczy no nie, fani brzmi najładniej, ale no, no może i tak, no po prostu, wiesz, integrujesz się ze swoimi fanami i z tymi osobami z fanpage'ami, może, nie wiem jak to nazwać, dla mnie fani brzmi tak, jakbym ja się czuła jak już taka, wiecie, osoba dość mocno popularna, rozpoznawalna i wiem o co chodzi, no. Dobra, w ogóle tak chciałam powiedzieć, że jutro na moim tutaj koncie na Instagramie wpadnie super post. Taki. Będzie wyszukiwać. Będzie, no, wyszukiwać. No, już właśnie robiłam przed live'em zdjęcia do tego posta i będzie fajny. Także. Już nie możemy się doczekać. No. Mamy 34 pytania tutaj na dole. Tak. O, czy planujecie w przyszłości reprezentować Polskę na Eurowizji? Chyba do roku. Ja bym mega chciała, naprawdę. To jest. Mi się wydaje, że to jest super sprawa, ale. No nie, no po prostu bardzo bym chciała. No fajnie by było. Wiem, że na pewno, wygląda to inaczej niż Eurowizja dziecięca, nawet to samo integrowanie się z osobami. Ja też odczuwam trochę większą już taką rywalizację, bo jednak, znaczy może nie tyle co rywalizację, ale coś takiego bardziej, że wiesz, jak jesteś, nie wiem, 12-13-letnią osobą, to jedziesz na taką Eurowizję, żeby się bawić, no nie? No. Tak naprawdę, no bo wiesz, no nie myślisz o tym, że to jest twoja mega jakaś taka szansa życiowa. Znaczy też nie myślisz o tym jako taka zabawa i nie wiem, konkurs jakiś taki. Tylko no po prostu to jest jakoś tak inaczej odbierane, wiesz, to jest konkurs jednak dziecięcy i jedziesz tam, wiesz, dobrze zaśpiewać, no każdy chce zdobyć jakiś ten dobry wynik, ale to jednak nie świadczy jakoś bardzo o twoim już takim życiu, znaczy no, no też nie u wszystkich, nie mówię to o wszystkich, tylko wiesz, tak ogólnie, ale nie świadczy to o jakimś tam twoim życiu i może karierze, znaczy to też zależy ogólnie od przypadku, no nie, ale no, a jednak bardziej już w tej Eurowizji dorosłej to, Jezu, to ludzie jadą tam bardziej z takim już nastawieniem. Tak mi się tylko wydaje, ja tylko tak to odczuwam, że wiesz, no jadą tam i bardzo się, wiesz, starają, żeby jednak mieć dobry... Timmy! Żeby mieć ten dobry wynik i że gdzieś tam to trochę może też świadczyć trochę o ich takiej karierze muzycznej w przyszłości, wiesz o co mi chodzi. Tak, no wiadomo, może ta Eurowizja też... Właśnie ta dorosła Eurowizja to jest właśnie taka fajna szansa dla tych właśnie starszych przez to, że już mają dorosłe głosy, no nie? I wtedy bardzo często ich piosenki idą do radia. Na przykład w tamtym roku była wtedy z Blanką Norwegia, ta Alessandra chyba? Ona ma? To właśnie ona teraz właśnie leci normalnie w Polsce często w radiu, więc właśnie myślę, że ta dorosła jest taka bardzo fajna właśnie dla tych dorosłych, bo... Tak, tak. No. Ktoś się zapytał, co sądzimy o Nemo, tym, co wygrał Eurowizję, jakby... Ja bardzo dobrze, jakby ja bardzo... To jest... Serca mi przed chwilą wyleciały. Aha! A, bo to jest ta aktualizacja, wiesz, że ja jej nie po... Ale super! Ja tego nie mam, Misia też to ma, ale bo ja nie pobieram tych aktualizacji teraz, bo po prostu nie mam pamięci w telefonie, a bardzo nie chce mi się usuwać tego. I no, ale Nemo, super osoba, jakby mi się bardzo podobała piosenka i występ. I jako osoba też go śledziłam trochę, to jest naprawdę taki film, który no nie tak. Długo, ale tak jak patrzę, to wydaje się super. Tak, ja go, tak wam powiem, że miałam naprawdę go na pierwszym miejscu, bo tak? On był dla mnie jakby... Ja na pierwszym miejscu miałam Francję bardzo, mi się też było. Wysoko mnie. No ja, ale właśnie jak przesłuchałam Nemo, to jakby wow. W sensie o wiele właśnie bardziej mi się podoba właśnie ta piosenka na żywo, jak ona zaśpiewa, jakby to całe, jakby ten staging i tak dalej, to jakby wow. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, no nie, jakby jak go pierwszy raz zobaczyłam właśnie już na tej eurowizyjnej scenie, to miałam takie wow. No, wow. To było super, to było bardzo fajne. Daj, czy będziecie dodawać osoby na live? Nie będziemy, dlatego że przez to, że już są jakby dwie osoby na live, to często robi się chaos, tak. Bo niby, w sensie może nie chaos, to złe słowo, w sensie robi się tak, że niektórzy czasami na przykład chcą coś powiedzieć i często na przykład
my jeszcze coś mówimy, ale ta osoba na przykład czasami tego nie usłyszy, bo czasami są takie problemy z internetem. Także myślę, że ja bardziej na przykład dodaję, jak robię live'y sama, przez to, żeby nie było tutaj, bo wiadomo, często jakby te wszystkie dźwięki i tak dalej się mieszają ze sobą i wtedy to jakby nie brzmi tak, jak powinno. Także myślę, że jak się robi właśnie w te dwie osoby, jak już dodaje się kogoś, jak jest się samemu na live, to lepiej to wychodzi. Także tak. U mnie bardziej, jak robię sama. Tak, no właśnie mi przyszło do głowy to, jak wtedy robiłam daily live z Misią i Nadią. I pamiętam, że wtedy zawsze dodawałyśmy jakieś osoby. Ale w ogóle te daily live to było takie super. My, ja po Eurowizji z dziewczynami nie miałam praktycznie w ogóle żadnego kontaktu, no nie? Że było, coś tam niby pisaliśmy, ale jakoś nie tak bardzo. I pamiętam, że po tym live'ie dziewczyny mnie dodały na grupę. Znaczy, wiecie, była na grupę, gdzie byłyśmy wszystkie razem i tam zaczęłyśmy mega dużo pisać. I teraz Misia jest moją najlepszą przyjaciółką, Nadia, Ania, ale i w ogóle wiesz, mam super kontakt, więc no naprawdę to jest super. No. Tak mi się jakoś przypomniało. O Jezu, ale już telefon czasie. Z jakimi krajami najbardziej się zaprzyjaźniłeś? To mogę zacząć? Ja ogólnie miałam kontakt tam podczas Eurowizji tak naprawdę w sumie z wszystkimi, tak, taki co jakiś czas właśnie, ale jakby to powiedzieć, z kim mam teraz najlepszy kontakt, to myślę właśnie, że z Carlosem z Hiszpanii, który wtedy tam właśnie występował. Z Gają miałam, teraz trochę mniejszy, ale będziemy jeszcze więcej, myślę, rozmawiać, bo ona miała teraz jakieś tam egzaminy czy coś takiego, więc nie wiem, bo ona jest starsza ode mnie, także myślę, Gaja, że to było trochę... z jakiego kraju? Znaczy jest. Czekaj. Gaja była... Jezu, wypadło mi. Czekaj. Nie, czekaj, nie podoba mi się to. Czekaj. Muszę zobaczyć. O nie, czemu ja nie pamiętam? I wypadło mi z głowy, czekaj. Poczekaj, muszę sobie... Nie, no żartujesz! Malta! Ej, co jest? Ej, totalnie mi wypadło z głowy. Malty. Ej, a w ogóle ona chyba... Była. Była z tobą na Eurowizji, tylko że tak. Nie występowała. No, ode mnie u ciebie w ogóle dużo przyjechało. U mnie była Luna z Irlandii, była Sophie z Irlandii. A Sophie, tak. Sophie też mam kontakt. No. Sophie teraz jednak mam trochę kontakt. Ona jest super, no. Bo ona chyba właśnie występowała z właśnie... z twoją jakby reprezentantką wtedy tam... Jessica chyba, no nie? No to wtedy właśnie tam ona pojechała właśnie z nią. U mnie ogólnie było bardzo dużo tam, więc ja bym bardzo chciała pojechać do Hiszpanii w tym roku. Boże, weź, masakra, ja bym w ogóle strasznie chciała pojechać do Hiszpanii. Ja też. Ja odkąd byłam na Eurowizji, to mega chciałam, bo też chciałam się właśnie spotkać z Carlosem, bo wtedy jakby taki, no cały czas w sumie mamy kontakt, więc wtedy właśnie był taki największy i właśnie chciałam tam pojechać i ogólnie też zawsze chciałam do Hiszpanii, więc bardzo chciałam, ale poleciałam do Turcji, więc no nie miałam jak, ale no właśnie teraz bardzo chciałam jechać właśnie teraz na tą Eurowizję, no ale zobaczymy. Jeszcze nawet się nie zaczęło, więc... No właśnie. Nie wiadomo. Ja w ogóle moim marzeniem od zawsze było polecieć do Francji, więc bardzo się cieszyłam, że akurat w tym roku lecimy do Francji, jak była ta Eurowizja. Ja właśnie się cieszyłam też. Ja w ogóle nigdy bym nie pomyślała o Armenii, jakby jakim kraju. I to było tak fajne, bo ja się cieszyłam dlatego, że wiedziałam, że do tego kraju raczej bym nie jakby nie poleciałabym tam, jakby tak wiesz, gdyby nie ta Eurowizja i to było takie fajne, żeby zobaczyć totalnie w ogóle inną, tam totalnie jest inaczej w ogóle, więc jakby tam było tak cudownie ludzie tam byli, więc właśnie fajnie było polecieć do takiego kraju, w którym nigdy na przykład właśnie nie byłam i w którym właśnie wiedziałam, że jakby no, jakbym nie spodziewałam się w ogóle, że kiedykolwiek tam pojadę, więc jakby to było takie fajne. No, to było super. W ogóle Eurowizja to jest mega sprawa. Jeśli ktoś
zastanawia się, czy iść do szansy, to jakby totalnie nie ma co się zastanawiać, bo to też nie jest tak, że świat się kończy, jeśli na przykład nie dostaniecie się na castingu czy coś, bo zawsze można iść za rok. Jak nie, to iść na przykład na dorosłą szansę, bo Eurowizja dla dorosłych nie jest przez szansę, to jest Opole. Ale też warto próbować naprawdę do takich programów, bo to jest świetna przygoda. I tak naprawdę to jakby, no, uważam, że nie ma nic do stracenia, tylko właśnie nie ma nic do stracenia, jest bardzo dużo do takiego przeżycia, wiesz, takich fajnych rzeczy, więc naprawdę nie ma co się zastanawiać. Tak, ale nie wiem, czy już nie było preselekcji teraz w tym roku. Były. Tak mi się i były właśnie nagrane. Tak. Nie wiem, poczekajcie. Mi się Jezu. Telefon jakby co telepie, bo mam go na stojaku. Jak tak, ty też tak miałam. Czekaj. O Jezu, w ogóle mogę wam powiedzieć, co się stało, czemu tego live'a nie było. O, no, a ja popatrzę na pytankę te, co dostałam. Bo ogólnie do 18 jakoś, nie wiem, ty do mnie o 17 w ogóle chyba napisałaś, czy jak już po, że ej, robisz coś? Dawaj, robię live'a, no nie? Nie wiem, kiedy to było. I ja mam takie, ej, dobra, spoko, to pójdę się poogarniać, wiecie, ogarnę pokój, to jest sobie, opatrzyłam się, dostałam od Lili. Jakby, no, pójdę się ogarnąć, no nie, wszystko będzie spoko. I chciałam iść po prostu, jak normalny, wiecie, człowiek, pomalować rzęsy, no nie? Idę i biorę jakiś kosmetyk do ręki i nagle mam coś takiego, że ej, coś się stało z moim okiem, nie mogę go otworzyć. Tak mnie, kurde, boli, masakra. I wiecie, podchodzę do lustra, wzięłam patyczek i mam takie, dobra, no, na teledysk coś takiego się stało, że poruszył mi się strasznie tuż do rzęs, do oka, bo był straszny wiatr, bo tak zimno to było przy błękitnym, więc wtedy właśnie robiliśmy co jakiś czas, że patyczek i tak, wiesz, przejechać po prostu po dolnej i górnej powiece, nie? I ja tak sobie zrobiłam. Ja mam takie, dobra, może tak było jakieś rzęsa czy coś, ale nie no. Jakoś tak nie mogę tego wyjąć, no nie? Patrzę i nic jakby nie mam w tym oku. I idę na dół do mojej mamy, ej mamo, bo ja nie mogę otworzyć oka, strasznie mi boli, czy ty możesz zobaczyć, co mi się tam dzieje? Przyniosła mi patyczek i wiesz, on tak patrzy i no nie no, nic tu nie ma, nie wiem, mogę ci zakropić oko. I nagle zobaczyła taką małą kreskę, idealnie przy tęczówce. To jest tęczówka? Tak, tak. Przy tęczówce. I ma takie, ej mordo, bo Ty tu coś masz, nie mogę tego wyjąć, wygląda jak drzazga. Fajnie, dobra, no super. No i moja mama, dobra, to pojedziemy na pogotowie czy coś, dlatego że no ona nie wie, czy to mi się wbiło, czy to jest jakiś paproch, a nie możemy tego wyjąć, a mnie strasznie boli to oko, no nie? Ja bym prowadziła lejko tak. No i jedziemy na to pogotowie. Napisałam do Laury, że ej, słuchaj, bo może przełożymy tego live'a? No ale no i właśnie dałam znać na starce, że dobra, o 20 ja tam zajeżdżam i przecież wiecie, wszystko spoko. Najpierw pani nic nie widziała w tym oku. Ja wiedziałam, że ja coś tam mam, ale nic nie widziałam. No takie, dobra, no to tutaj pojedziecie sobie na okulistykę czy coś tam. No i wiecie, ja idę do tej pani, wszystko fajnie i ona w sumie ma takie, wie pani co, bo ja nie wiem, czy tutaj coś się wbiło, czy to jest może rdza, nie wiem, czy ja mogłabym to usunąć w sumie. I mam takie, Boże, usunąć je, jutro jadę do Warszawy, co ona chce mi usuwać, no nie? I, ale to było dla mnie tak strasznie, się bałam, że mi to oko spuchnie, ja mam do zrobienia taki super projekt w ogóle, niedługo się dowiecie, bo to będzie mega, mega akcja. I no i wiecie, no taka przerażona, Jezus, będzie mi usuwać coś z oka, pewnie stracę wzrok, wyrwie mi oko, nie wiem czego się spodziewać. No i patrzę w tym mikroskopie, w ogóle zakropiła mi takie znieczulenie do oka i potem jak ktoś mnie tutaj dotykał, to myślałam, że po prostu, ach. No i wiecie, patrzę sobie w tym oku, patrzę i ona w sumie nie wie, co to jest, więc dała mi antybiotyk na to oko, jakieś tam krople, jakiś żel i mam tym smarować i w poniedziałek idę na kolejną wizytę, więc trzymajcie kciuki. Się nie stało, żeby moje oko pozostało dobrze, bo znaczy pani powiedziała, że jakby to się stało gdzieś tutaj, no nie? Na tym białku. No to ona mogłaby to usunąć, znaczy no nie tak, że nie wiem, jakąś pensetą, kurde, tylko że wiecie, no
tak no po prostu usunąć coś z oka, no bo to jednak jest oko, to jest dość niebezpieczny obiekt. No. No, ale jeśli powiedziała, że jeśli to jest przy tęczówce, to ona nie chciałaby w tym za bardzo tak grzebać teraz, więc no, więc mamy używać tego i przyjedziemy. Więc no, trzymajcie kciuki. No i dlatego tego live'a nie było. Tak, ale w ogóle to było takie śmieszne, bo ja już mówię, dobra, no to najwyżej ja zrobię tego live'a, zacznę i jak Maja będzie w domu, to po prostu ją dodam, no nie? Mhm. Żeby go nie odwoływać, no bo właśnie już takie kolejny raz by było też niektórzy, o dzień dobry, to właśnie nie chciałyśmy odwoływać, żeby no niektórym nie było przykro, no nie? Bo dużo osób właśnie na tego live'a czekały też. Pozdrawiam Elenę. Także tak, więc ja nagle piszę, ja mówię, dobra, już zacznę tego live'a, bo mówię, dobra, może Maja jest już tam w środku, bo właśnie nie odpisywała. I ja mówię, no dobra, robię sama. I ja nagle patrzę, chyba to była 18.53, już mówię, dobra, zaraz zaczynam live'a. I nagle Maja odpisuje, że wchodzi do mnie, mówię, jo, jaki timing! Mega timing! Więc ja, no, ja jestem wróżką. No, to prawda. Albo ja do Maji tak, co pora, wiesz, ona co, a chcesz, co chcesz, lewe zrobić? Ja mówię, wróżka. A ja mówię, o której chciałabyś zrobić? Na 19 mówię, no, wróżka. Tak, dokładnie tak było. No, dobra, mam kolejne pytanie. Czy macie jakieś plany na nowe projekty muzyczne w najbliższym czasie? Zacznij. Dobrze. A więc generalnie to tak i nie wiem, czy tylko u mnie, ale cię nie słychać. O. A teraz? O, no okay. Teraz. Dobra. Śpiewam na live moje nowe piosenki i ja mam ich już nagranych kilka, więc teraz wiecie, no trzeba ogarnąć rzeczy do premiery. I jadę sobie do Warszawy, słuchajcie, jutro i będziemy ogarniać właśnie te muzyczne projekty. No nie mogę wam nic zdradzić jeszcze, bo to jest naprawdę, mi się wydaje, że to jest naprawdę fajny projekt i będą super ludzie, więc wyczekujcie, ale tak, ja mam plany jeszcze coś tam działać. A jak u ciebie? U mnie też serio spoko, będą też na pewno te takie właśnie te muzyczne rzeczy. Też dużo będzie w sumie od września, w wakacje jeszcze coś myślę, że się pojawi nowego. Ale no to są takie, wiesz, ty wiesz o co chodzi, to jest wiesz. Ale tak, od września w sumie, od nowego roku szkolnego będzie się działo. Dwie rzeczy są takie zaplanowane, jak nie trzy, jeśli wszystko pójdzie tak zgodnie z planem. Także ja o wszystkim będę informować. Dzisiaj byłam na wywiadzie. Więc tam trochę więcej będę mówiła o tych planach, tak wam zdradzę, ale gdzie wstawię na pewno posta o tym też, więc w najbliższym czasie właśnie ten wywiad wyjdzie i zobaczycie. Powiedziałam tam trochę, więc... Będziemy czekać, będziemy bardzo, bardzo wyczekiwać. Tak. Ale to jest w ogóle super czas, jak się robi się, na przykład, nie wiem, robi się muzę albo jakieś rzeczy. Dla mnie to jest tak ekscytujące, ja tak uwielbiam to robić, serio. No, to jest to, że mam kontakt z Nadią Porczyńską. Moim też. I nie mogę tego zrobić. Pozdrawiamy Julę. Pozdrawiam wszystkich. Dawać sigma face właśnie, bo ja zrobiłam coś takiego. I wiecie co, że ja umiem to zrobić, ale to wygląda tak głupio. Ja mam tak samo, nie. Masakra, ale bo ja byłam teraz nad morzem, wczoraj wróciłam. W sumie to no, bardzo późno wróciłam. I moja siostra zawsze jak na przykład, wiesz, zamiast tak robić po prostu, że cicho, to było to. Like, ale nie, może nie będziemy robić na face. Nie. Dobra, Jezu, ale mi się... Dobra, jaki jest twój znak zodiaku? Byk. Ryba. Tak. To jest... Którego jesteś miesiąc? Jestem z maja 20. O, maja. W maju się ma. Ale może, wiecie co, może to i dobrze, że urodziłam się... Znaczy, no, jakby bez różnicy w jakim miesiącu się urodzę, ale urodziłam się w maju, więc może to skłoniło moich rodziców do nazwania mnie Maja, bo dosłownie było tyle,
drużynie tyle. Tyle. Chociaż nie, wiecie co, mi się strasznie podoba to imię. Ale miałam nazywać się Helena. Wyobraźcie sobie. To jest Hela Krzyżyk. To ładne imię, ale moja bardziej pasuje. Ja bardzo lubię to imię. Helenka. Helenka. Helenka nie, mi się bardzo podoba. Ja w ogóle znam dużo takich fajnych. Bo twoja siostra ma? Lila. Liliana. Tak. Też ja mam jeszcze brata, moi drodzy, bo nikt nie wie, że mam brata. A ja wiem, nie wiem. No ja wiem. No. Do której live? Zobaczymy. Zobaczymy. Ja mam 8%. No. A nie mam zobaczyć, jak podłączyć telefon. Myślę, że tak 21 chyba max. Zobaczymy. No, zobaczymy. Live będzie zapisane chyba, no nie? Mhm. Ja myślę, że właśnie tak. Jak kogoś nie było, to zobaczymy. Będę mógł zobaczyć. W ogóle... Pamiętajcie, że jeśli, właśnie, jeszcze szybko powiem, jak będziecie robić jakieś relacje, jakieś rolki, posty i tak dalej z nami, to wstawiajcie tak. I oznaczajcie, bo my wtedy tak. Możemy wstawić, tak. Bo bardzo dużo osób wstawia, ale nie oznacza tak. I wtedy wiecie, jest wstawić na relacje, a ja nie mogę, bo tak, nie także zobaczycie. Jak będziecie robić jakieś właśnie takie też urywki z live'ów, to my będziemy tutaj, pa, bo ktoś mówi pa. W ogóle bardzo dużo osób w DM-ach pyta się, czy zrobię ten NGL, czy coś tam. A link, no. W ogóle strasznie dużo osób to teraz robi. Znaczy to było zawsze, ale teraz tylko tak, moi znajomi szczególnie. I jakby ja z jednej strony wiem, że ludzie wolą, żeby był ten NGL, bo tam wszystkie wiadomości są takie, wiecie, anonimowe. Ale z drugiej strony ja mogę coś takiego zrobić, nie wiem, powiedzcie, czy chcecie, bo zawsze robiłam te pytania i jak robiłam te pytania, to zawsze ludzie się pytają, ej, a zrobisz NGL, czy coś tam? No ja mogę. Więc mogę dajcie też znaka, ja mogę zrobić, serio, jakby dla mnie to jest chyba, że twoja pamięć nie pozwoli w telefonie. Nie, moja pamięć naprawdę szwankuje, bo ja mam 14 lat, to jest naprawdę. Ale ja mam podobnie, jakby ja... Nie umiem mieć ciągle na przykład mało pamięci, bo na przykład wersje robocze na TikToku, na Instagramie to od razu, od razu. Ja robię zdjęcia, pełno robię zdjęć, na przykład ja mam tak, że jak zrobię pełno zdjęć, na przykład jakieś tam sesje i tak dalej, to ja ich nie usunę potem. A ja wiesz, że myślałam, że mówisz o mojej pamięci, takiej pamięci typu, no takiej normalnej w telefonie. Nie, w telefonie. Ale... I ta szwankuje, więc wiecie. No to, no u mnie podobnie. No dobra. No nie, moja pamięć w telefonie to jest jakaś tragedia. Ja na przykład zawsze, wiecie, idziemy i to moja menadżerka pisze, tylko Maja, usuń pamięć w telefonie. I potem dochodzi mi 1000 nowych skąd. Pamiętajcie, żeby zaobserwować nasze konta. To będą wam się pojawiały tutaj informacje, jak będziemy robić live'y. Także... Nas obserwować. Ja bardzo dziękuję za te obserwacje. Ja nigdy nie sądziłam, że będę osobą, która ma ponad na przykład 10 tysięcy obserwacji. Ja jak zaczynałam przy Eurowizji, to ja miałam jakieś 4 tysiące obserwacji, nie wiem, może 2. Nie, ja pamiętam, jak ja pojechałam już, właśnie już byliśmy tam w samolocie czy gdzieś, i właśnie wtedy moja menadżerka mówi, mamy dychę! I właśnie jak lecieliśmy i właśnie ja się wtedy mega cieszyłam, bo no wiadomo, że to też dodaje takiego kopa, no nie? Bo tak, to wtedy wiesz, że ludzie chcą cię oglądać i tak dalej. Więc jak ja właśnie wbiłam wtedy tą dychę w ogóle przed całą Eurowizją, to mega się cieszyłam. Tak. Ja nie pamiętam, ile miałam przy Eurowizji. Wiem, że przy finale szansy miałam 4000, nie wiem, ile miałam przy Eurowizji. Mm-hmm. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale no, teraz mam dużo. Nie spodziewałam się, że tyle będę miała, więc kocham. Kocham Max. Ja to samo. W ogóle... Ja bardzo bym chciała, żeby... W sensie ja wiem, że tam można na tym nadawczym kogoś dodawać, ale ja się zawsze mega dziwnie czuję, jak wiem, że nikt mi jakby na to nie odpowiada. Dosłownie. I jakby ja mam tak, że ja czuję, jakbym pisała jakby sama do siebie, ale ja bardzo lubię tam pisać, no nie? Ja też, ja czasami piszę o wszystkim i o niczym.
ale ja tak, się zawsze boję, nie wiem, jakby to jest dla mnie dziwne, że piszę jakby tam tylko ja. Wiem, że tam jest jeszcze dodany mój nauczyciel śpiewu, właśnie mój menedżer, ale właśnie jakby ciężko by było dodać tych wszystkich ludzi, nie? Ale fajnie, mega fajnie. Ale bo właśnie ten kanał nadawczy jest bardzo fajny, bo tam wiesz, są ludzie i piszesz do wszystkich na przykład swoich fanpage'ów, jakichś tam rzeczach. I nie musisz pisać na tych grupkach tak pojedynczo, bo tak, jak już pominasz, piszesz na tym kanale, bo czasem też ja uważam, że ten kanał jest taki bardziej, wiesz, taki safe, taki bardziej skryty, bo jednak jak dajesz znak na storce, to widzą to nawet osoby, no takie po prostu, które się nie obserwują, a większość osób, które ja mam na dawczym, to mnie obserwują. No, to tak. Myślę, że nawet pewnie wszyscy. A jednak ten kanał jest taki, wiecie, taki safe, taki tylko dla nas. No i tam właśnie ale można... Ja czasem nawet piszę, dajcie znaka, a potem mam takie, a jak oni mają mi dać znak? Ja zawsze daję ankiety, bo wtedy jakby wiem, na co, wiesz, to właśnie... To ankiety... robić. No, ankiety są super. Ja zawsze pytam tam właśnie, o której rolkę wstawić, kiedy, no bo wiadomo, nie, jakby... W różnych godzinach, no nie? Ludzie chcą takie te, więc tak, zawsze wolę właśnie... Ja wstawiam różnie bardzo. No. Ponoć słyszałam, że trzeba o jakiejś tam danej godzinie, ale ja... Tak, jest, ja wiem, są statystyki, no nie? Na przykład w jednej godzinie jest aktywny na przykład o północy 2000 ludzi na przykład, a w niektórych na przykład po 18, ale ja mam właśnie, 10 tysięcy. Wiesz co, ja mam tak na TikToku, że jak nie wstawię TikToka rano, to moje zasięgi będą ograniczały się, kurde, do 50 like. Ale widziałam, że teraz u ciebie można chyba pisać komentarze, no nie? Tak, bo wiecie co, ja zrobiłam nowe konto. Widziałam. Bo niestety tamto, na którym no, miałam już dużą społeczność zbudowaną, niestety nie dało się ani komentować, ani repostować, wiesz, no nic się nie dało. Mhm. I musiałabym czekać jeszcze 2 lata, aż mi to odblokują. Tak samo było u Sary, no nie? Że dopiero teraz są u niej komentarze, więc gdzieś tam te zasięgi też wzrastają. Bo tak. Bo jak masz takie konto, że nie mogą, że w ogóle nie pojawiasz się dla ciebie, dlatego że właśnie nie można cię komentować i nic tak. Nie można repostować. No to no, stwierdziliśmy, że będzie nowe konto, bo bez sensu nam prowadzić takie bez komentarzy, bez wszystkiego. No i mam to nowe, ale tam zasięgi są takie... Ale często mi się wyświetlasz w ogóle dla ciebie. No czasami tak sobie skróluję i w ogóle raz myślałam, że w ogóle to jest fejkowe konto. Bo to było jakby takie początkowe, no nie? Tak, i ja tak, mówię, tak. O Jezus, nie wiem, czy zaobserwować, czy nie, bo mówię, dobra, tak, jest to jakieś... Tak, ja właśnie grałam na storkach kilka razy, znaczy, słuchajcie, tak, bo jest to konto, tak. Możecie wpadać. Ja właśnie potem zobaczyłam storkę i ja mówię, dobra. No, i jednak dobrze, jednak źle myślałam, no nie, że tam to jest to fejkowe. Dobra, zrobimy tego live'a do 21, myślę, to ja będzie tak. Dobrze. Moja rodzina by zostać youtuberką. Ej, wiecie co? Ja mega planuję zrobić vloga z tego wydarzenia, które się zrobi. Które się zrobi. What the fuck? Maja, dam się mówić. Które będzie. Zamierzam zrobić. Ja z Błękitnego miałam robić vloga. I nawet zaczęłam go robić, a potem stwierdziłam, że Jezu, nie, to będzie takie głupie. W sensie. Nie będzie głupie, znaczy nie, tak powiedziałam, ale po prostu po pierwsze zapomniałam, po drugie mam takie nie no, boże, kto to będzie oglądał? A teraz stwierdziłam, że robię vloga i obejrzy to, nie wiem, 5 osób, ale, ale wiecie, to jak już będzie krok, zostanie to tylko serduszko. Mm-hmm. A ty robisz to? Nie, ja nie mogę tego zrobić. Nie, możemy to jeszcze. Ja też chcę mieć takie serduszko, co tak się robi. Ale masz ładne prezentacje. Jest to. Wczoraj robiłam i dosłownie wzięłam sobie inspirację jakieś 10 minut przed. Czekaj, chcę jeszcze raz to serce, no jest super. Nie wiem, czy oni. Czekaj. Nie. Ja wiem, co chcę zrobić. Czekaj, chcę zrobić. Róbcie screeny i mi wysyłicie, bo to będzie co do. Czekaj. Te, nie mogę. Ej, nie mogę w ogóle! Ale że będą mieli screena z taką miną. Okej. Okay. Jak to robisz? O, albo Maja się rozładował telefon.
Albo coś się stało z internetem. Także poczekamy chwilę. Bo myślę, że ten internet jej... nie internet, ona miała mało procent, więc zobaczymy. Maja ma 14? Tak, od Maja 14. Czekaj. O, wysłała prośbę, dobra. Czekaj. Moje serce cię... Serce mnie moje, twoje... Przesunęłam w bok live, ale jestem, już żyję. A ja mówię, o, rozładował się? No. Właśnie, a i to jest najgorsze, że ja wchodzę i jeszcze byłam ja na tym live i ja takie... Tak! Ja tak mam często, jak mi się coś niechcący... Ten, a ja mówię, ojej, coś nie działa. No Laura ma mega długie włosy, ja mam też dosyć długie, ale tak... Ale ja moje włosy są dość cienkie. No, one się tu jeszcze ciągną, nie? No, ale ja je obcinam ciągle, tak na pół. Obcinam ciągle. Moje włosy są mniej więcej dla mnie, nie wiem, dotąd. A ja mam może podobnie, tak, tylko że przez to, że... Ale ty jesteś... masz grube włosy, takie, wiesz, takie... Tylko że przez to, że ja jestem niska, to u mnie wyglądają na dłuższe, a u ciebie wyglądają na krótsze. Nie, w ogóle nic nie mów. Po ale prostu... ja bym chciała być wysoka. A ja bym chciała być niska, a ty możesz na przykład urosnąć, tak? Są jakieś metody, nie wiem, możesz pić mleko. Dużo. Albo spać prosto. A ja się nie skrócę, więc wiesz. Nie, słuchaj, kiedyś się skurczysz, no nie? Będziesz taką starą babcią już. Wiesz co, ale mi teraz jest potrzebne być niską. Kiedyś się rozmyślę i co? Nie, ja po prostu, ja serio. Ja tylko słyszałam, że te, że wysokie osoby mają problem ze znalezieniem spodni. No i jak byłam młodsza, to miałam mega problem. Teraz nie, właśnie są plusy i minusy bycia wysokim, wiecie. Ja mam też ten problem, że mam długie nogi. To jest tak, że są ludzie wysocy, ale mają normalne nogi, a ja faktycznie mam długie. I ludzie mi to mówią, że wow, ale to masz długie nogi. Ja tego nie lubię, bo mi się to nie podoba. Ja wyglądam mega nieproporcjonalnie, na przykład w spódnicach, ale przynajmniej spodnie jakby wyglądają naprawdę dobrze na wysokich osobach. Znaczy, no na każdym wyglądają dobrze, no ale to jest tak, że jak jest taki krój, to wyglądają tak, wiesz, wszystkie ubrania wyglądają dobrze zazwyczaj. Mm-hmm. No ale, no ja nie wiem. Kiedyś naprawdę miałam problem ze znalezieniem spodni, bo one były albo za szerokie w pasie i wtedy były dobre, albo były za krótkie i dobre w pasie. I no. Nadal mam ten, niby nadal mam ten problem, ale jakoś... Znaczy to moja mama bardziej ma problem, że wyglądają te spodnie jak za duże, a wyglądają. Ja sobie, no wiecie, no zepnę sobie z tyłu i będę tak chodzić, nie? Albo sznurówką zepnę. Ale nie, aż takiego problemu nie mam chyba. Na pewno mają takie mega wysokie, no nie? Takie na przykład 85 na przykład, co mają. Nie, no to już jest taka, taka już serio wysoka osoba. Ja mam teraz na ten moment... Bo ja mam 1,70 m na ten moment, więc ja uważam to za masakrę. Znaczy nie, wiesz co? Ty dopiero ja miałeś 165, jak mieliśmy w ogóle wtedy. Tak, ja miałam 1,65 m. I faktycznie bardzo dużo osób mi mówi, że strasznie mnie wyciągnęło po Eurowizji, ale teraz już mam może takie 1,68 m, 1,69 m, ale tak 1,70 m, tak wiecie, szacujemy tak w butę. W butach tak, w butach 1,70 m, ale nie, na spokojnie mam ten 1,69 m i jeszcze na pewno urosnę. Ja jestem tego pewna, że jeszcze urosnę z moim szczęściem. Znaczy nie mam już takiego strasznego, wiecie, że mi to jakoś strasznie przeszkadza, ale no nie wiem, jeszcze się przekonam. Jeszcze się przekonam, kiedyś to miałam takie, jestem wysoka, jestem wyższa od was wszystkich. Ale potem zaczęło mi to przeszkadzać, że jednak osoby w moim wieku były, no wiecie, takie normalnego wzrostu, a ja byłam strasznie wysoka. Mhm. I też mi to przeszkadzało, że osoby starsze ode mnie były ode mnie niższe. Ja wtedy się... A, wiem. Ja wyglądam jak dzieciak, a jestem wyższa od nich. I mam takie... Mam 1%! No, czekajcie! Mogę podłączyć się do ładowarki na chwilkę, bo bardzo dobrze mi ładuje, ale wtedy... Poczekajcie.
Obstawiam, że rozładował jej się teraz już ten telefon. No i padł, no. No dobrze, no to o 21 jeszcze nie skończymy. Poczekamy na maję, bo iPhone chyba się w miarę szybko, powiedzmy, włączają. Także poczekajmy, poczekajmy. O, dobra, dołączam cię. Jednak chyba się nie rozładował. Wysłałam w prośbach, to cię nie było. O, żyje. Widzisz? Aż muszę zrobić screena, czekajcie. O! I znowu przesunęłam w lewo. A ja mówię, dobra, a już ludzie normalnie pisali i padł. I padł. I poszło. No, ale nie, żyje, wiecie, żyje. Nie patrzę wstecz, lecz patrzę w dół, no bo na szczycie jestem już, chodzę od rana. Uśmiech ubrana, taki mam mood. Mood czy luz tam jest? Ale ładne niebo! Ej, Jezu, poczekajcie, bo ja mam po prostu. Patrzcie to! Boże święty, idę na balkon, czekajcie. Ale masz mega ładny pokój w ogóle. Dziękuję. Jak pięknie! Ej, co? Poczekajcie, idę tu. Róbcie screeny dla Maji, żeby miała potem. Właśnie. Jezus, mój pies. Boże święty, ja nie mogę to. Poczekajcie, bo nie mogę przyłożyć kamery. Patrzcie, ładnie. Ale ty mieszkasz na jakimś takim polu, ale ty masz fajnie tam. Na polu! Ja mieszkam na końcu świata. Wiem. Tu są sąsiedzi tacy, no jedni, a tam daleko to już jest. Nie, tam to już nawet nie jest szeszówka, tam gdzie oni mieszkają. Szeszówka właśnie tu. Ale patrzcie, jak to jest ładnie. Ej, zrobię screena aż. Ale szkoda, strasznie to boli, że kamera nie oddaje. Tak, to prawda. Widać. Ale ładnie. Idziemy, bo to jest spokój. Nie, poczekajcie. W idealnym momencie zasłonię kamerę, bo to jest spokój mojego brata. Idę do mojego pokoju. Zapalę światło od razu, żeby było mnie widać. Okej. Okay. Żyję. Dobra, a cały czas... Masz cały czas szarpę? Szarpę widzę. Nie, bo ja mam otwartą szafę. Wiecie co, ja wróciłam wczoraj, bardzo późno było. I zaczęłam się rozpakowywać i chciałam się już... Bo ja mam zawsze taką ambicję, że spakuję się dzień przed wyjazdem i wszystko będzie dobrze. I tak też zaczęłam, ale skończyło się na spakowaniu jednej bluzy, a wywaliłam wszystko z szafy i... Masakra. Bo widzicie, ja mam ten problem, że ja nawet jadę mam o 6 pociąg, a i tak w ten sam dzień się spakuję na przykład do Warszawy, no nie? Ojej. Ale no, ja na początku jak jeździłam do Warszawy, to miałam coś takiego, że chciałam się nawet pakować 2 dni przed, bo ja w ogóle wszystkiego zapomnę. No to ja teraz tak mam. Się ja pakuję wieczór przed, nawet jak jadę rano, tak? Tak, ja też niby... zawsze czegoś zapomnę, ale w sumie to nic takiego ważnego, wiesz, nie muszę dać. Zawsze możesz coś dokupić, jak to jest coś typu na przykład no, pasta do zębów czy coś takiego i to jest właśnie fajne. I też z biegiem czasu jakby ja widzę, co ja do tej Warszawy serio potrzebuję, na przykład na dubbing, no to nie wezmę milion bluz, milion jakichś tam takich, no wiesz. Tak, ale to jest super, że ty dubbingujesz, jeśli tak zazdroszczę tego, to jest takie fajne. Pięć, czujesz, że kiedyś też bym mogła. 4 lata. Słucham? 4 lata już, albo 5. Wow. No. Ej, ty serio dubbingowałaś Vampirinę? Mhm. Tylko nie, ja byłam dopiero w 3. sezonie. Okej. Okay. Wiesz, że moja siostra... Ej, ty... Ale ty byłaś Vampiriną normalnie? Tak. Ja... Moja siostra u nas dosłownie 24/7 leci Vampirina. Naprawdę? I ja... Bo ja widziałam kiedyś twoją relację, że ty dubbingowałaś ją. Mhm. I ona mówi, no niby to słychać, ale to brzmi jak jakieś... Dzieciaku, tak, bo wiesz co, ja to nagrywałam, to była pierwsza rzecz, jaką ja w ogóle w życiu nagrałam w dubbingu. Tak, no widziałam. Ale nie wiem, bo oni bardzo dobrze dograli. Dużo osób mi mówiło, że mam bardzo podobny głos do dziewczyny, która dubbingowała pierwsze 2 sezony i ludzie tak, często nie rozróżniali, no nie? Tak. Więc zależy, jakie odcinki, no nie? Bo tam różne były. Ale z takich teraz, takich jeszcze, co myślę, że twoja siostra może oglądać, to na Netflixie, nie wiem, czy macie. No to Deepa i Anub była taka na... To jeszcze raz? Deepa i Anub. Taki dla dzieci, taki nie wiem, fajny. Na pewno oglądaliśmy Leo kilkakrotnie. Kilku dni. No to
z takich, do teraz najnowszych to nie mogę mówić, nie? No bo to no tak. Ale bardzo dużo teraz jest, ale teraz nagrywam fajne coś. Cały czas w ogóle jedną rzecz nagrywam, ale nie wiem, czy to już wyszło, więc muszę się doinformować. Ale coś mega fajnego. No bo ja czasami przyjeżdżam i jakby ja nie wiem, kiedy to będzie wypuszczane. No nie, na przykład kiedyś grałam w Pijamersach. No, ale to była taka rola, która jakby była czasami. To była taka ta ośmiobella, taka ta w morzu, co pływała z tym takim krabem chyba. To chyba nie dotarłam do tego sezonu. Jak byłam mała, to my to oglądaliśmy ciągle. Ja serio. To nagrywałam, ale bardzo dużo ich jest. No. Tak. O, jest naprawdę. Ale Vampirinę ja też oglądałam. Jak ona w ogóle. To była taka nowa bajka, jak ja byłam tak, mała. Tak, no to jeszcze Clifforda nagrywałam. No Clifforda, ale wiesz, że ja nigdy nie oglądałam. Ale ja w sumie oglądałam, ale z filmów takich, co najbardziej pamiętam, no to Avatar był. Ty w Avatarze! Bro! Ej, to jest obydwie jeden z moich lepszych filmów. Jakby ale ja ta to druga. Oglądałam. Druga. No to jest jeszcze lepsze. Ja byłam tą małą siostrą Tuk. Tą... No nie gadaj. Nie. No. Ale ci zazdroszczę, wiesz. Boże. Bo moja druga ulubiona postać. No. Neytiri. Nie, dla mnie Neytiri była najlepsza. O, no, ładna. Tak, ale mogę sobie obejrzeć przedpremierowo. No to była, ups, Arka odpłynęła, jeszcze było, to było w kinach. No i, no jak, ale kurde, ty nagrywasz tak znane rzeczy. Wojna z dziadkiem była taka, ona była super. To myślę, ale tak się to oglądałam tyle razy, aż nie wyszło z Netflixa, bo było to bardzo długo, a potem to usunęli. Hmm. Jakby, to było na zdanie. Wiem, w czym byłam. W tym grała jeszcze Roxana Węgiel i jakby ja byłam jej młodszą wersją. Czarny Jaguar to było chyba. Emma i Czarny Jaguar. To ja byłam Emmą w wersji małej. Czarny Jaguar. Roxana Węgiel to dubbingowała, tą starszą. Słyszałam o tym, to było w kinach. Więc to było. Ale nie dużo tego, ja bym musiała. Jest strona, na której Dubbingpedia, to się tak pisze, ale tam nie ma wszystkiego. Mhm. W Barbie grałam taką. W Barbie? Nie, ja wychodzę z tym, kurde. Ale mega dużo tego. A kogo grałaś w Barbie? Lila ma mega obsesję na. Czyli wiesz co, to były tak, była taka, to było jakby coś, co cały czas było, to były te takie małe, te takie części Barbie, to było w syrenkach jakby takich. One dopiero wychodziły teraz. W sensie teraz, no w ostatnim czasie takim, trochę dalszym, ale to była taka jakaś tam siostra, jakiś tam, nie wiem, oglądałam chyba to raz. Jeszcze był taki film i po prostu krzykłam Barbie, mogę zdjęcie, no nie? To było takie, ale grałam! Ale grałam! Jeszcze... grałam. No. Ale dużo. Nie, no to fajnie, to ja też bym. Ale ja nie wiem, czy ja bym sobie w sensie ja bardzo wierzę w swoje możliwości, że dałabym radę, ale to byłoby na pewno dla mnie bardzo emocjonujące zdarzenie. I na pewno bym się mega wkurzała. To może już na koniec, zaśpiewacie Spin the Magic i Heroes. Spin the Magic, to dalej. Ja w ogóle nie wiem, co to była za piosenka. To jest ta, to wiesz, ta piosenka. No, ale ja w ogóle nie wiem, jak to ja mogę chciało. Zaśpiewać swoją część, bo tak całej to... Czekaj, jak to było? Come together now for a better life. All we really need is peace and love. Tyle miałam. Ale to było... Spin the magic, no more feeling blue. Let's make our dreams come true. Make our dreams come true. To było super. Nie. Ta piosenka jest tak cudowna. Dobra, teraz ty. Nie. To Heroes. Ja miałam najlepszą część, bo ja miałam tam Heroes. Heroes. No one takes our power away. Hero. Ja miałam mega krótką, ale fajną, bo rozpoczynałam refren. Ale mieliście jakby takie zwrotki takie? Typowe, jakby tak, ale nie pamiętam jakby... Poczekaj.
Wiem, że na pewno mieliśmy super, bo my śpiewaliśmy wtedy też z gospelem jakimś takim. Wiem! Wiem, wiem. In the sky, we can dance all night. Da, 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 da. We are heroes. Believe in yourself, believe in yourself. Ja naprawdę nie wiem, jak ta pani to zrobiła, bo to było takie wow. My słuchaliśmy takie, miałem takie wow. Bro. Ale nie, nie pamiętam, jak chodziło te zwrotki. A pamiętam, że najpierw Lisandro mówił believe in yourself and coś tam the world. On wygrał właśnie w mojej Eurowizji. Tak, no. It's my world. A to było tak your world, my world. Tak. Your world, it's my world. And believe every dream, every hope comes alive. Heroes, heroes. No one takes a power away. Pamiętam, że ta pani, której nagrywaliśmy, to ona mi tak kazała. No one takes a power. You know, like, you know, power, power. Power away. Ja to nagrywam, okej, power. Power away. A ja wtedy nie umiałam tego zrobić, tego riffu. Away, away. Yeah. Ja mam tak zjechany głos teraz, bo tak mi boli karku. U nas to było fajne właśnie. Czekaj, mam w ogóle to nagrane, bo właśnie u nas, mówię, to było coś takiego, że my mieliśmy tak, że to była pierwsza grupa, no nie? Kurde, widać lampę. I oni tu śpiewali i... Mhm. O, akurat... Oj, ale to same twinery! Jezu, w lampie jestem! No, i to było tak, i to była pierwsza... To była pierwsza grupa i oni... U nas też były grupy, no. U nas w ogóle latali! Ci. U nas też, ej, u nas na takich samych latali, a nie, no. U was na jakichś kurde bębnach, a u nas na linkach takich. No u nas też na linkach, to mieli bębny. What the fuck? No i u nas było u nas takie... też tak było, no, u nas było. Ale u was była super scena. Tak. U nas była super scena. Tak, u nas była taka, w ogóle ta scena wydawała się taka wielka, a jak tam zajechałam, to było takie... Serio? A właśnie mi się wydawało, że jest tam duża u was. Nie. O, i zobacz, to była druga. O, czekaj. No i u nas było fajnie. I właśnie fajnie, bo u nas były te takie podesty, ja to mówię. Nikolas był super. On gra na gitarze chyba cały czas. O. No i on... Ale fajnie, że mieliśmy na podestach, bo my mieliśmy na takiej podłodze, no. Ale był taki klimat, bo nas, wiecie, było... In the leaves in yourself. Tak, ja widziałam to. I potem ten dymek tak wlatywał, jest. Tak, no. Kiczny. Ej, wiesz, że ja mam taki sam iPad, tylko że w czarnej, w tej srebrnej wersji mam tę samą etui. Serio? A ty masz też tą taką klawiaturką? Nie. Klawiaturę nie mam. Teraz... A pokaż mi to etui, bo może ja mam to samo. Ja mam takie już stare. Okay. O. Ojej, ja mam 10%. Ale ty jak nie wyglądałaś to dali mi w ogóle taką solówkę, no nie? I my właśnie przed Eurowizją sobie tak pisaliśmy wszyscy, kto obok kogo, jakby śpiewa, kto kiedy i tak dalej. No, no to było fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No, no, no dobrze. To takim muzycznym akcentem. Oj, Pola, Jezu, siema. O, no to tak. Tym muzycznym akcentem chyba będziemy kończyć, myślę. Kończymy, a ty zaczynamy akcentem kończenia. Dobra. Tak. Kochamy was bardzo i teraz zrobiliśmy drugi raz live'a, więc... Czekamy na trzeciego. Trzeci też się uda. Tak, także obserwujcie i zobaczymy, kiedy robimy następnego live'a. Może będzie mniej spontaniczny, także... Tak, może tak. Więc... Buziaki. Live będzie zapisany, także... Pa, pa. Więc możecie obejrzeć jeszcze raz, jeśli chcecie. Dzięki. Pa, pa.